Personalia to czas dobrej zabawy, ale i turniejowej rywalizacji. Tradycyjnie przed gryfowską publicznością współzawodniczyli ze sobą przedstawiciele samorządu. Tym razem w rywalizacji nie wzięli udziału sąsiedzi z innych gmin, ale turniej rozegrano pomiędzy swojakami. To była bratobójcza walka. Ekologiczny turniej, w którym udział wezmą pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, uczestnicy sołectw oraz radni Rady Miejskiej Gryfowa Śląskiego. Konkurencje tematycznie były związane z ekologią i ochroną środowiska. Zawodnicy musieli zmierzyć się m.in. z selektywnym rzutem do kosza na śmieci. Pięknie! Proszę Państwa! Ekologiczną rozsypanką wyrazową, a nawet grą w kręgle. Trzy butelki padły. I wcale nie przeszkadzała im kapryśna pogoda. Ja myślę, że bez względu na pogodę będziemy walczyć do końca, pomimo tego, że i grzmi, i pada, ale sądzę, że może jeszcze dzisiaj nad Gryfowem zaświeci słońce. Uczestnicy godnie reprezentowali swoje drużyny. Było dużo śmiechu, radości i zabawy. Turniej wygrała drużyna sołectw. Drugie miejsce zajęli radni. Ostatni byli urzędnicy miejscy. Każda z drużyn w nagrodę otrzymała rybną niespodziankę.